Domaga się odszkodowania za transport do Auschwitz. Odszkodowanie za transport do Auschwitz. Deutsche Bahn i rząd w Berlinie milczą. Holender, którego rodzice zginęli w Auschwitz, domaga się odszkodowania od niemieckich kolei Deutsche Bahn za zbrodnie w czasie III Rzeszy. Niemiecka opozycja popiera jego wniosek. Trzy partie opozycyjne w niemieckim Bundestagu popierają żądania dotyczące wypłaty odszkodowań za transporty do byłych niemieckich obozów zagłady. To żenujące, że niemiecki rząd i Deutsche Bahn uchylają się od obowiązku zadośćuczynienia ofiarom Holokaustu, powiedział szef klubu poselskiego partii Lewica Dietmar Bartsch sieci redakcji RND. Bartsch podkreślił, że francuskie i holenderskie koleje wypłacają zadośćuczynienia tym, którzy byli deportowani w wagonach do obozów zagłady. Fakt, że niemiecki rząd i kolej jeszcze tego nie robią, sprawia, że jako Niemiec muszę się za to wstydzić, dodał polityk. Ofiary płaciły za transport. Wiceszef klubu poselskiego Zielonych Konstantin von Notz zaznaczył w rozmowie z RND, to, że ofiary musiały za swoją deportację płacić, było szczególną perfidią ze strony nazistowskiego państwa. Trzeba znaleźć konkretne rozwiązanie na godne uznanie i zadośćuczynienie za to bezprawie dla ocalałych. Tomasz Hacker, odpowiedzialny w klubie poselskim FDP za kulturę pamięci, mówi o moralnym i historycznym obowiązku, o którym nie wolno zapomnieć. Jak zaznaczył w rozmowie z RND, w tym kontekście jego partia popiera żądania Salo Mullera dotyczące uznania bólu i cierpienia wywiezionych i deportowanych osób. Ocalały z Holokaustu napisał do Merkel Amsterdamczyk Salo Muller, którego rodzice zostali zamordowani w niemieckim obozie zagłady Auschwitz, napisał w ubiegłym roku w imieniu innych holenderskich ofiar, list do kanclerz RFN Angeli Merkel. Niemcy muszą uznać swoją odpowiedzialność i wypłacić odszkodowanie ofiarom, podkreślił. Historycy szacują, że kolej III Rzeszy, Deutsche Reichsbahn, otrzymała za transporty holenderskich Żydów w przeliczeniu około 16 milionów euro. Koszty te w dużej mierze musieli pokryć sami wywożeni. Koncern Deutsche Bahn nie jest jednak w sensie prawnym następcą Reichsbahn.